Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was niezmiernie serdecznie. Przed nami klasyka rocka, czyli gitara Jackson JS32, sygnowana przez Randy'ego Rhoadsa, legendy gitary, niestety już nieżyjącego, ale przepięknie grającego z niesamowitym rockowym zacięciem. Moi drodzy, ta gitara nie dość, że wygląda, to dodatkowo gra. I to gra całkiem poważnie. Mamy tutaj fajny zabieg, ponieważ oprócz klasycznego czarnego koloru producent dołożył białe wstawki. One są z obydwu stron. I ta klasyka Rhoadsa nagle zrobiła się taka oldschoolowa. Bardzo dobrze grają te wszystkie dodatki, te kolorystyczne tematy w przetwornikach, płytka maskująca, duże markery białe. Ale teraz o specyfikacji. Korpus wykonany jest z topoli. Mamy tutaj klonowy gryf z doklejoną główką i podstrunicą z amarantu. Nabito na nią 24 progi jumbo. Mamy tutaj takie trójkąciki, zęby rekina, można powiedzieć troszeczkę na podstrunicy jako markery. Gryf jest wygodny. Jest to takie coś między C a D, ale nie jest grubym gryfem. W ogóle Jackson nawet w budżetowych instrumentach świetnie wykańcza ostatnio progi i ma bardzo dobry profil gryfu, bardzo grywalny. Żyłeczka biała również nawiązuje do tego tutaj białego koloru, który jest dodany. Główka oczywiście pod kątem jacksonowska, 6 kluczy olejowych, mamy tutaj docisk, dlatego że mamy Floyd Rose, jest to konstrukcja Jacksona na licencji Floyd Rose'a, potencjometr tonów, potencjometr głośności, trójpozycyjny przełącznik, niesamowicie fajna gitara, skręcona na blachę typu Bolton, posłuchajcie jak gra, ja się z Wami żegnam, link do produktu pod spodem, wchodźcie na naszą stronę i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tylko macie ochotę. Cześć!